Henryk Sienkiewicz. Rodzina Połanieckich. Młodemu Zawiłowskiemu bardzo nie chciało się opuszczać przytułowa, ale panna Helena życzyła sobie, by koniecznie był obecny przy otwarciu testamentu ojca. Obaj z Połanieckim i z prawnikiem starego pana Zawiłowskiego, adwokatem Kononowiczem, udali się w tym celu do jaśmienia. Gdy jednak przez dwa następne dni w listach do niteczki Zawiłowski wylewał tylko swoje uczucia na papier, nie czynił zaś najmniejszej wzmianki o testamencie, pani Broniczowa, którą przedtem wprowadzały w zachwyt te wylewy, wyznała teraz pod sekretem pani Janecie, że... Jest to głupi sposób pisywania do narzeczonej i nie mogąc usiedzieć na miejscu po dwóch dniach, pod pierwszym lepszym pozorem wyjechała do miasta, aby zasięgnąć w sprawie testamentu języka. Wróciwszy na zajutrz, przywiozła ze sobą naprzód panią Maszkową, z którą spotkała się na Przytułowskiej stacji, a która chciała już od dawna tę kochaną Anetkę odwiedzić – a powtórę wiadomość, że nie znaleziono żadnego nowego testamentu pana Zawiłowskiego i że jedyną i wyłączną spadkobierczynią ogromnego majątku została panna Helena Zawiłowska. Pani Broniczowa odzywała się przy niteczce o swoim zawodzie mało i ostrożnie, natomiast gdy jej nie było w pokoju, nie mogła zatamować przypływu do ust nagromadzonej w sercu goryczy, który to przypływ, uniósł ją kilkakrotnie tak dalece, że o mało nie pokłócili się z Osnowskim. Osnowski bowiem, wyrzucając sobie w duchu owo poczucie zawodu, od którego i on nie mógł się obronić, starał się teraz wszystkimi siłami zmniejszyć znaczenie katastrofy i dowieść, że Ignaś jest w ogóle wyjątkową partią, nawet i pod względem finansowym wcale niezłą. Nie myślę, mówił, że byłby Przestał pisać, odziedziczywszy po starym panu Zawiłowskim, ale sama administracja tak ogromnego majątku byłaby mu zajęła tyle czasu, że jego talent no, mógłby na tym ucierpieć. Jak chodzi o Ignasia, to widzi ciocia, mimo woli przypomina się, co Henryk VIII powiedział, gdy któryś z książąt zagroził Holbeinowi. Z dziesięciu chłopów zrobię, gdy mi przyjdzie fantazja dziesięciu lordów, ale z dziesięciu lordów nie zrobię jednego holbajna. Ignaś jest wyjątkowy człowiek. Niech mi ciocia wierzy, że zawsze uważał niteczkę za urocze i poczciwe dziecko. Zawsze ją lubił. A prawdziwie urosła w moich oczach dopiero od czasu, jak potrafiła się poznać na Ignasiu. Być czymś w życiu takiego człowieka to przecie. Jest zadanie, którego każda kobieta mogłaby jej pozazdrościć. Prawda, Anetko? Naturalnie, odrzekła pani Osnowska. Kobiecie jest przyjemniej, gdy należy do człowieka, który jest czymś. Osnowski zaś odrzekł, wpół, śmiejąc się w pół poważnie. A <laughs> myślisz, że mnie to nieraz nie trapi, że taka istota jak ty należy do takiego zera, jak pan Józef Osnowski? No ale trudna rada, stało się. A przy tym to zero bardzo kocha? Po czym zwrócił się do pani Broniczowej. Niech też ciocia pomyśli. Ignaś ma kilkanaście tysięcy rubli swoich, a przy tym po śmierci ojca weźmie to, co mu stary pan Zawiłowski zapewnił. O biedny to on nie będzie. Pani Broniczowa ruszyła pogardliwie głową. Ach, naturalnie, odrzekła. Niteczka, zgodziwszy się na pana Zawiłowskiego, nie szukała przecie pieniędzy, bo gdyby była szukała pieniędzy, dość nam było kiwnąć ręką na pana Kanafaropulosa. – Ciociu litości! – zawołała pani Aneta. – A więc nic się nie stało – rzekł Osnowski. – Panna Helena z pewnością za mąż nie pójdzie, więc i tak majątek kiedyś przejdzie. Jeśli nie na Ignasia, to na jego dzieci. Ot i cała rzecz. Widząc jednak pognębioną ciągle twarz pani Broniczowej, po chwili dodał: No, ciociu. Więcej zgody na wolę boską, więcej pogody. Ignaś ani nacalnie mniejszy. Och, naturalnie? Odrzekła z odcieniem złego humoru. Naturalnie, że to wszystko nic nie zmieni. Zawiłowski, swoją drogą, ma talent, a swoją drogą każdy musi przyznać, że robił i robi dobrą partię nad swoje spodziewanie. O, tak, o tym nie może być dwóch zdań. Naturalnie, że mniejsza o ten majątek, tym bardziej, że ludzie różnie mówią o sposobach, jakimi go stary pan Zawiłowski tak bardzo powiększył. Naturalnie wolałabym, żeby pan Ignacy mniej był dawał do zrozumienia, że zostanie spadkobiercą pana Zawiłowskiego. Przepraszam najmocniej! Przerwał żywo Osnowski. Nigdy nie dawał. Pozwoli ciocia. To już nadto. Nie chciał tam iść. Ciocia go sama przy mnie wyprawiała. Lecz pani Broniczowa była już w biegu i nic jej nie mogło zatrzymać, więc odrzekła ze wzrastającym rozdrażnieniem. Dowiedziałam się dopiero teraz, że oto Zawiłowski przy wszystkich swych przymiotach ma gwałtowny charakter. I ma. Jest też trochę egoista. Temu sam Józio nie zaprzeczy, zresztą we wszyscy jesteście egoiści. Więc niechże Józio nie dziwi się, że mnie w ostatnich chwilach strach bierze, gdy pomyślę, że moja dziecinka może się dostać w ręce okrutnika, wariata, egoisty. Przy tym, ta sfera? Ci wszyscy świrscy, połanieccy, bigiele? Wszyscyśmy byli i jesteśmy zaślepieni w zawiłowskim, ale prawdę mówiąc. Czy to jest sfera odpowiednia dla niteczki? A, z tego stanowiska rzecz bierzemy, przerwał Osnowski. Dobrze, niech będzie z tego. Przede wszystkim, kto był stary pan Zawiłowski, to ciocia dobrze wie. Choćby ze względu na swój własny do niego stosunek. Jeśli chodzi o cioci sferę, to mam zaszczyt powiedzieć, że my wszyscy w stosunku do takich Połanieckich jesteśmy parweniuszami i że to my poufalimy się z nimi. Ja się nigdy w żadne rodowody nie wdaję, ale skoro Ciocia ich chce, to niechże jej Ciocia ma. O świrskich musiała Ciocia słyszeć, że są kniaziami. Ta linia, która przeniosła się do Wielkopolski, porzuciła tytuł, ale prawo do niego posiada. Oto czym oni są. A co do nas. Mój dziad był plenipotentem na Ukrainie i tego nie myślę się wypierać. Skąd zaś wyrośli Broniczowie, ciocia wie lepiej ode mnie. Ja nie poruszałem tej materii, ale ponieważ jesteśmy sami, więc możemy mówić otwarcie. O Kastellich także ciocia wie. Kastellowie pochodzą od Marino Falieri, zawołała z uniesieniem pani Broniczowa. Kochana ciociu, przypominam, że jesteśmy sami, zawołał Osnowski. Jednak uczyniło mu się nagle przykro, że we własnym domu poruszył niemiłe dla pani Broniczowej wspomnienia, więc dodał: Na co to wszystko? Ciocia przecie wie, jak ja niteczkę zawsze kochałem, i jak z duszy serca chciałbym, żeby się okazała godną Ignacia. Lecz to było tylko dolaniem oliwy do ognia. Pani Broniczowa, bowiem usłyszawszy bluźnierstwo, straciła do reszty zimną krew i zawołała z nowym wybuchem. Niteczka? Żeby się okazała godną Ignacia? Takiego. Na szczęście wejście pani Maszkowej przerwało dalszą rozmowę.